Cześć i czołem, witam Was na kanale Kaloszki na Fiordzie i dziś będziemy robić sajgonki, tak na szybko. Przedam Wam przepis autentycznie dostany od koleżanki z Tajlandii na bardzo dobre sajgonki. Ja tu robię je w Norwegii, Julka też je lubi, nie? No i smażymy je na gorącym tłuszczu, na głębokim tłuszczu, ale w wersji takiej mniej kalorycznej. Można je usmażyć w piekarniku, upiec w piekarniku i też są dobre. I do sajgonek będą nam potrzebne kapusta pekińska, starta marchewka, tutaj mamy jedną sztukę startą. Będą nam też potrzebne spring rolls pastry i to jest takie ciasto do sajgonek. Ja wiem, że sajgonki też w Polsce robi się w papierze ryżowym, ale te ciasto do sajgonek, nie wiem, czy ono jest w Polsce. Widziałaś je kiedyś w Polsce? Nie, być może jest. Sprawdzimy na goglach i ewentualnie wkleimy Wam, jak wygląda i czego szukać tak naprawdę. Ale myślę, że takie ciasto jest. To jest ciasto, my mamy tutaj 50 arkuszy takiego cieniutkiego ciasta do sajgonek. I takie cuda, można z niego robić różne pierożki właśnie. Takie właśnie spring rollsy, bo tak naprawdę to tylko my w Polsce mówimy na sajgonki, sajgonki, a tutaj się to nazywa Wurrol, czyli spring rolls. Spring rolls, czyli po polsku wiosenne ruloniki. No tak jakby, wiosenne ruloniki. I będziemy jeszcze potrzebować kilka przypraw oraz mięso mielone. Wiem, że tofu upieczone w piekarniku pokruszone z sosem sojowym smakuje prawie tak samo jak mięso mielone, więc jeżeli ktoś jest wege, to może sobie użyć tofu, a my dzisiaj będziemy używać mięsa mielonego z kurczaka i mamy tutaj 400 gram mniej więcej. Przepisy będę podawać na oko, no po prostu zależy, ile zrobicie farszu, tyle zrobicie sajgonek. Ja myślę, że z około 400 gram mięsa i nie wiem, może z połowy główki, zaraz zobaczymy, ile wkroimy tej jednej marchewki, wyjdzie nam co najmniej z 20 spring rollsów, co nie? Także my się za chwilę zabierzemy. Oprócz tego fajnym, ważnym składnikiem będzie jeszcze sos. Sos sojowy. I ja tu mam taki z azjatyckiego, wy macie tam pewnie swoje jakieś sosy ulubione sojowe. I oyster sauce. To będzie sos ostrygowy po polsku, czyli jakiś taki, o, ostrygowy. I one, nie wiem, czy w Polsce nie wyglądają tak samo. U nas właśnie w sklepie w ten sposób wyglądają. One są właśnie z azjatyckiego i używamy takiego sosu. Do mięsa można dodać, ale to można i nie trzeba. Ja dodaję czosnku w proszku. Ja dodaję odrobinę imbiru i jeżeli dodacie łyżeczkę cukru, to Wam troszeczkę to mięso podbije smak. Można zrobić sobie takie spring rollsy, też świeże właśnie na papierze ryżowym i kroić w słupki swoje ulubione warzywa, jak na przykład ogórek, jak marcheweczka, cukinię tam można dawać, i sałatę lodową. I mięso właśnie mielone, ja też uwielbiam mięso mielone wtedy do tych świeżych, ale koniecznie z cukrem. I to jest troszeczkę inny przepis i je się je na zimno. A my dzisiaj właśnie zrobimy tą wersję obiadową na ciepło. Raz, dwa, trzy. Oczywiście sól będziemy potrzebować i do dzieła. I zobaczycie, jak te sajgonki będą wychodzić. A, jeszcze co? Jajeczko, nie? Bo Julka będzie nam tutaj zawijać wszystkie sajgonki ładnie w ruloniki i już Wam pokazujemy, jak to będziemy robić. Zacznę podsmażać już mięso na dosłownie łyżce oliwy z oliwek, oleju lub oleju ryżowym. Co macie w domu? Ja smażyłam już wcześniej na tych trzech różnych oliwach i naprawdę nie ma dużej różnicy w smaku i ja tu sobie będę mięsko podsmażać teraz z przyprawami. A więc dodajemy do mięsa, ja daję troszeczkę papryki słodkiej, można dać też troszeczkę papryki ostrej, ale nie dużo, bo jest to jednak pieprz, a one zazwyczaj je się łagodne. I z ostrym sosem. I z ostrym sosem, tak, dlatego nie przesadzajcie z ostrością tutaj w mięsie i w farszu,
bo sos, którym się macza te sajgonki, to jest sos słodko-kwaśny, właśnie taki chiliowy. Chiliowy. Dodam bulion. I teraz to mięsko podsmażam. Dodam jeszcze odrobinę sosu sojowego prosto do mięsa. Dość wysoka temperatura, żeby nam się ładnie ten tłuszcz wytopił z mięsa. I dodam gdzieś łyżeczkę, niedużo, sosu sojowego, bo już dałam bulion, więc on i tak będzie słony. I sos ostrygowy również jest słony, więc naprawdę dozujcie tą sól tutaj do tego mięsa ostrożnie. Kiedy mięsko nam się smaży, możemy sobie posiekać kapustę pekińską. Nie powiedziałam Wam o jednym składniku. Jakim? Makaronie ryżowym. I tak, my wczoraj jedliśmy tajską zupę, więc ja sobie ugotowałam wcześniej już ten Ugotowałam sobie taki makaron ryżowy. To są takie nitki cieniutkie. I je tak naprawdę wystarczy zalać wrzątkiem na jakieś 3-4 minuty i on się sam gotuje. Po prostu wkładam go do miski, zalewam wrzątkiem, odsadzam później tak po 3-4 minutach na sitko, więc będziemy używać wczorajszego makaronu, który nam został z obiadu. A makaron ten też można dostać na półkach chińskich. Na pewno jest w Polsce, na bank. Wygląda on tak. W moim przypadku jest taki bardzo cienki ryżowy makaron, albo bardziej biały. Można też dodać makaronu, który jest przezroczysty, nazywa się chyba on glas wtedy, nie? To jest glas nowy. Nie, to jest glas nowy. Aha, on będzie przezroczysty, jak się czyli gotuje. Po gotowaniu czasami może być przezroczysty i ten też jest w porządku. Z takim makaronem też jedliśmy te sajgonki. I teraz, jeżeli chodzi o wnętrze, czyli farsz tych sajgonek, to wierzcie mi, że jadłam z różnymi rodzajami, nawet z krabem. Zdarzało mi się, że jadłam tylko mięso i tylko był makaron bez kapusty pekińskiej. My Wam pokazujemy wersję, którą my najbardziej tak naprawdę lubimy tutaj jeść w domu. Ciepłego woka wolę wrzucić tutaj kapustę właśnie z marchewką i wymieszać, niż właśnie mięso z woka do zimnej miski, bo wydaje mi się, że ta kapusta jednak pod wpływem ciepła tego woka jeszcze lekko zmięknie i mi to po prostu bardziej smakuje. Teraz to wszystko mieszam i dodaję jeszcze do tego makaron ryżowy, trochę warzyw. Naprawdę jest sporo warzyw, więc to nie jest takie do końca jakieś, wiecie, mocno kaloryczne danie, ale jeżeli lubicie, mi osobiście smakuje bardziej wersja, która jest właśnie smażona na gorącym tłuszczu, bo ten tłuszcz jednak swoje robi, ale naprawdę z piekarnika też jest pysznie, no i chyba bardziej trochę tak zdrowo, jeżeli ktoś uważa na cholesterol i na zawartość tłuszczu, to jednak lepiej zjeść piekarnika, nie są wtedy takie nasiąknięte. O, dodaję do tego jeszcze makaron ryżowy, pociapkałam go, żeby nam się lepiej później farsz nakładał, to ja go po prostu jeszcze nożem kroję. Ok, Julka, można to do zlewu. I teraz tutaj dodajemy tylko sos ostrygowy i odrobinę sosu sojowego. Pamiętajcie, że oba sosy są słone, więc trzeba po prostu próbować ten farsz. I mieszam wszystko. Może być trochę więcej sosu ostrygowego. Można dodać też sos teriyaki. Myślę, że z teriyaki też będzie spoko smakował. Można dodać trochę chili, ale sos,
którym będziemy maczać te sojgonki, naprawdę jest mocny. No i Julka tutaj już porozkładała sobie te ciasto i ono wygląda w ten sposób. Ono jest bardzo, bardzo cienkie i bardzo chrupiące, jak się je upiecze albo usmaży na gorącym tłuszczu, więc naprawdę robi robotę. I smaruję tylko tutaj jedne narożniki. Ja będę nakładać farsz i już będziemy zwijać. Jajkiem smaruję roztrzepanym. Farszu niedużo, około takiej sporej łyżki bym powiedziała, i teraz zawijamy tak do środka, boczek jeden, boczek drugi i zwijamy w naleśniczka. O, i tutaj nam się właśnie to tym jajkiem te ruloniki sklejają. Cyk, cyk, cyk. Zawijamy. Jeszcze sajgonki mamy już w piekarniku. Liczyłaś, ile sztuk wyszło może? Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście mamy tu na wierzchu. I w piekarniku mamy 21. Wow, to ponad 30 nam wyszło. Tak. No to super wynik, ale słuchajcie, to nie koniec. Teraz one się tu będą piekły. Na ile stopni masz? Na 200? Mhm. I teraz one, te ciasto będzie twardnieć. One już gdzieniegdzie jest chrupkie, więc jeżeli dacie zbyt dużo farszu, tak na przykład jak tutaj, widać, że on jest po prostu mokry, musicie troszeczkę go bardziej podpiec. Ale nie dawajcie zbyt dużo farszu, bo wtedy to ciasto będzie takie bardziej namoknięte, a nam zależy na chrupkości tego ciasta. Więc moim zdaniem lekko zarumienione ciasto będzie w porządku. Tam już, gdzie widać suche, jest bardziej zarumienione na kantach. Tu z tyłu już bardziej jest takie właśnie wysuszone, troszkę na 190 zmniejszę, żeby nam się bardziej to wszystko piekło jeszcze. I myślę, że czas pieczenia to jest takie od 20 do 30-35 minut, nie? Trzeba obserwować po prostu, jak one wyglądają. I to są na słono. A teraz bonus, bo zrobimy pyszny deser. Uwielbiamy ten deser, tak naprawdę sajgonkowy. Bo w to samo ciasto zawijamy banana z czekoladą pokruszoną. I są naprawdę przepyszne. Zwłaszcza na ciepło, ten banan się tak rozpływa w ustach. Jeszcze dodatkowo z tą czekoladą, więc to jest też taki błogość, po prostu mega deser, nie? Lubisz też? Lubisz, lubisz. Pewnie co ma nie lubić. A więc tak, jak to robimy? Oczywiście kładziemy troszeczkę czekolady, tak jak tutaj to zrobiła Julia, na te kwadraciki. Kroimy banana, nie dajemy całego banana w jeden papier, bo będzie go po prostu tam za dużo, a chodzi o to, żeby ten papier do sajgonek nam jeszcze tak fajnie chrupał właśnie i żeby się tak fajnie podpiekł, więc zwykle dużego banana dzielimy na 3, no ale te są dość małe, więc nie wiem, jak to zrobimy, zaraz zobaczymy. Mamy tutaj nóż, poproszę, asystentko, albo będę go łamać gdzieś na takie kawałeczki, myślę. I tak połamanego bananka będziemy kroić i ta sama zasada, zawijamy w ten sam system. Tak samo go będziemy zawijać i do piekarnika. Tylko teraz trzeba naprawdę przypilnować, żeby nie przeciągnąć tych sajgonek, bo inaczej czekolada nam się zjara w środku i będzie wtedy taka, wiecie, niedobra. Także nie trzymamy aż tak długo tych sajgonek, nie pieczcie ich za długo, ale muszą być chrupiące. Więc tak do takiej chrupkości i będzie w porządku. Ja już tu sobie zawijam, ale w ogóle Wam nie pokazuję, jak zawijam, także no tak samo jak ten, można nawet tą czekoladę troszeczkę tak przełamać na mniejsze kawałeczki i tak ułożyć, żeby też tego papieru nie porwać przy zawijaniu. I właśnie tutaj by było fajnie, żeby tego papieru było właśnie tak sporo. I zawijamy tutaj w te ruloniki, żeby
nam się tutaj wszystko pięknie od u boki. Właśnie jak sobie zawiniemy, to będzie trochę tego, dużo tego papierku. Wtedy on się zrobi taki chrupiący. Tak. Jak tam? Mamy jeszcze jednego banana. I to będzie nasz dzisiejszy deser. Cyk, cyk, cyk. I jeszcze tutaj, no dobra, to dajmy tego kawałek. Koniec, także z dwóch bananów zrobiliśmy sześć takich deserkowych sajgonek. To jest bardzo, bardzo słodkie i my lubimy bez bitej śmietany, bez niczego. Jeżeli chodzi o te słone sajgonki, to pokażę Wam, jak wygląda sos do sajgonek, który my kupujemy. A w Polsce wygląda on zupełnie inaczej. To znaczy, wygląda tak samo, ale butelka może być zupełnie inna, bo my też tu kupujemy dwa rodzaje. Tu mamy sweet chili sauce for chicken. I on jest bardzo ostry, niestety, ale no on robi duże spustoszenie. Wiem, że są mniej ostre, ale tutaj właśnie te z żółtą nakrętką są bardzo ostre, nie? No niestety, więc my się musimy przemęczyć jeszcze z tym ostrawym sosem. Jego nalewamy w miseczki. Takie małe. Tak, w małą miseczkę i moczymy sobie te sajgonki, co zaraz Wam pokażemy. Tu zostało mi reszta jeszcze tych sajgonek. Nie wiem, ile tu jest, może z 15 tych płatków, może z 10. Ja je sobie zawinę i włożę do zamrażarki. Ale naprawdę nie za każdym razem to polecam, bo nieraz zdarza się tak, że te sajgonki no źle się odmrażają. Trzeba je bardzo powoli rozmrażać. Te ciasto, które już dwa razy zamroziliśmy i tak naprawdę zwykle otwieram nowe i robię z nowych, a jak widzę, że te jest takie jeszcze do użycia, to oczywiście zużywam te, ale nie zawsze jest dobre do użycia ponownie. To kwestia zamrażarki, mrożenia, podejścia wody pod produkt. Prezentują już sajgonki razem z sosem. Tutaj mamy w miseczkach sosik, mamy kanapę, mamy sajgonki, mamy Netflix na zimę. Czego chcieć więcej? Tak wyglądają w środku. Ostre, chrupiące. Bardzo dobre, ale sos jest naprawdę pikantny. Więc trzeba uważać. My zaczynamy swój seans, a Wam życzymy smacznego.